Witam Państwa. Spróbujemy dzisiaj przekazać Wam informację, żebyście nabrali kolejnej umiejętności. Nigdy nie wiadomo, co w życiu będzie Wam potrzebne. Czy będziecie musieli się bronić, czy będziecie musieli polować na bizony, bo jak wszystko będzie dalej szło tak jak idzie, to bardzo możliwe, że skończymy z łukami i oszczepami przy zdobywaniu żywności. A więc do dzieła. Jak powiedział Tomasz Jefferson, prezydent Stanów Zjednoczonych, prawo do posiadania broni jest jedyną, ostateczną formą obrony społeczeństwa przed tyranią rządu. Niektórzy myślą, że jak pozbyliśmy się broni, to będziemy bezpieczniejsi. O tym znowuż powiedział Benjamin Franklin, że ten, kto oddaje wolność za ułudę bezpieczeństwa nie zasługuje ani na jedno, ani na drugie. Żyjemy w takich czasach, że nie wolno nam posiadać broń, ale możemy uczyć się strzelania, bowiem nigdy nie wiadomo, kto nam wręczy broń i czy będziemy do tego przygotowani. Będziemy rzuceni na głęboką wodę. Zasady są proste: nowoczesna broń, ładowana od tyłu, celujesz, strzelasz. Natomiast gdzie się możecie nauczyć? Na, na strzelnicach jest broń czarnoprochowa. Nie wymaga zezwolenia na broń. Proch możecie kupić, amunicję możecie kupić. Jest też to rodzaj broni, którą można upolować zwierzę, jakby głód wam w oczy zaglądał, gdyby już nie było cywilizacji. Moglibyście się ratować w ten sposób. I my wam pokażemy. Remington. Rok 1858. Jest to rewolwer sześciostrzałowy, kapiszonowiec, 44 mm średnicy pocisk, lufa 8 cali. Są też z krótszą lufą, ale wiadomo, im dłuższa lufa, tym lepsza celność i większa prędkość wylotowa. Żebyśmy mogli posługiwać się tą bronią, musimy mieć kilka niezbędnych akcesoriów. Czarny proch strzelniczy. Mieszanka węgla drzewnego, saletry i siarki. Musimy kupić najlepiej na strzelnicy. Tam, gdzie można kupić wszystkie akcesoria. Proch przetrzymujemy w prochownicy. Tu od razu jest taki przyrząd do dozowania odpowiedniej ilości prochu. Spust i miarka. I to podajemy do przestrzeni. Nabojowej w bębenku. Następna rzecz to kule. Mogą to być kule okrągłe lub kule takie troszkę owalne. Te owalne są trudniejsze do ładowania, natomiast mają większą siłę przebicia niż takie kuleczki. Flejtuch. Co to jest? Jest to kawałek bawełnianej lub lnianej szmatki, zwykle o średnicy przynajmniej dwa razy większej niż średnica pocisku. Używany jest wtedy, kiedy strzelamy z amunicji podkalibrowej. Podkalibrowa to znaczy, że średnica pocisku jest mniejsza niż średnica lufy. Zawijamy to najpierw ten pocisk w tego flejtucha, który wcześniej musi być nasmarowany smarem. I ludzie, którzy zawiali to, byli brudni. Stąd wzięła się nazwa flejtuch. To jest ten ktoś, kto jest brudasem. Następna rzecz to przybitka. Przybitka. Są to takie koreczki, którymi będziemy po napełnieniu magazynka prochem, będziemy zatykać i oddzielać przestrzeń prochową od przestrzeni kuli. Następny element to smar. Smar do broni czarnoprochowej. Są trzy typy smarów. Typ pierwszy używamy w temperaturze powyżej 25 stopni. Typ drugi między 5 a 15 a typ trzeci poniżej zera. Do czego służą nam te smary? Smar służy do smarowania kuli i flejtuchów. Zwiększa on prędkość początkową kuli, ogranicza ołowienie lufy, zmniejsza odkładanie się nagaru w lufie i ułatwia nam czyszczenie broni już po całych zabiegach strzeleckich. Kolejny element to kapiszony. Kapiszon to jest coś takiego. Co odpala? Ładujemy kapiszony do magazynka dopiero po załadowaniu bębenka pociskami nigdy wcześniej. Z tego względu, żeby nie doszło do sytuacji, że nagle Wam wybuchnie i w rękach wystrzeli. Jak celujemy z rewolweru? Są zwykle dwa elementy celownicze szczerbinka i muszka. Na rysunku macie Państwo pokazane prawidłowy mechanizm celowania, czy to będzie rewolwer, czy karabin. Szczerbinka ma takie zagłębienie i linia łącząca dwa najwyższe punkty powinna być w jednym poziomie z wierzchołkiem muszki. Mało tego, muszka powinna znajdować się w samym centrum szczerbinki, nie przesunięta na lewo czy na prawo. Co się dzieje, jeżeli inaczej będziemy celować? Jeżeli muszka jest poniżej krawędzi szczerbinek, wtedy lufa jest pochylona nisko i jak widzicie na tarczy, pociski będą szły poniżej. Natomiast jeżeli szczerbinka będzie powyżej, wtedy pociski będą szły powyżej tarczy. Tak powinno to mniej więcej wyglądać, jak macie Państwo tutaj na tych rysunkach. Następny przyrząd niezbędny do strzelania z broni czarnoprochowej to ładownica. Jest to dźwignia jednoramienna, i tu znajduje się bolec, na który wsadzamy bębenek. Chodzi o to, że on będzie się przekręcał, my będziemy sypać po kolei proch do każdej przestrzeni, później będziemy wkładać przybitkę. A na samym końcu pocisk. I gdy ten pocisk będzie już ustawiony, wtedy wciskamy ładownicą do końca. Tak wciskamy, żeby żadna kula nie wystawała powyżej brzegu bębenka. Dlaczego? Bo wtedy magazynek może się zaciąć w rewolwerze. Nie przepuści go dalej. A teraz zapraszamy Państwa na strzelnicę. Do Kielc. GT6 ulica Kusocińskiego 61A. Tutaj macie Państwo ładowanie prochu do prochownicy. Najpierw trzeba było wykręcić śrubki. Takie malutkie. Trzeba mieć specjalny yy, cienki śrubokręt. Następnie wsypujemy proch. Wiadomo z daleka od źródła ognia. Zamykamy. I musimy z powrotem tymi śrubkami zakręcić, zabezpieczyć, żeby nam się proch nie wysypał. I mamy gotowe. Odblokowujemy rewolwer, wyciągamy rdzeń, wokół którego kręci się właśnie bębenek. I teraz używając prochownicy, jak wcześniej już Państwu pokazywałem, do tych sześciu przedziałów nabojowych, Podajemy proch w odpowiedniej ilości. Ten mosiężny trzpień na prochownicy bywa różnej wielkości, w zależności od tego, jaką chcemy mieć moc wystrzału. Na strzelnicy wypełniamy wszystkie sześć komór nabojowych. Natomiast jeżeli będziemy nosili rewolwer z bębenkiem naładowanym, to pięć tylko przestrzeni musimy załadować, żeby jedna była bez prochu. I teraz, jak już przybitki zostały wsadzone, ładujemy kule. Kule okrągłe są dużo łatwiejsze do ładowania niż te takie stożkowe. 6 przestrzeni, 6 kul. I tak używamy teraz tej dźwigni, a więc ładownicy, wciskamy głęboko, żeby kula, jej grzbiet nie wystawał ponad powierzchnię bębenka. I tak wszystkie sześć ładujemy. Gdy już wszystkie są naładowane, sprawdzamy, że nie wystają. Teraz używamy smaru. Po to, żeby wszystkie naboje łatwiej mogły wystrzelić. I ołów z pocisku, żeby nie zostawał na wewnętrznej stronie lufy. Poza tym zabezpiecza to przed wejściem wody do prochu. Zakładanie bębenka no, trzeba nabrać wprawy. Zabezpieczamy. I wkładamy na sam koniec kapiszony. Zawsze lufę trzymamy z daleka od człowieka, gdzieś na zewnątrz, do ziemi, w powietrze. I po kolei sześć miejsc na kapiszon wypełniamy. Na samym początku, zanim wyjmiemy bębenek, musimy odciągnąć kurek, bo inaczej on nam nie pozwoli wykonać tych wszystkich manewrów. Sprawdzamy, wszystkie są załadowane. I teraz bierzemy się za strzelanie. Jest ok. Jest moc. Oh Rewolwer gotowy do strzelania możemy trzymać w kaburze. Jedno oczko bez kapiszona, że gdyby cokolwiek strzeliło, to nie wypali. Chowamy w kaburę. Zabezpieczamy. I możemy wybierać się na strzelnicę. W domu można przygotować sobie kilka bębenków, żeby już tam nie marnować czasu. Myślę, że z pożytkiem spędziliśmy ten czas. Nigdy nie wiemy, co nam w życiu uratuje to życie. Do zobaczenia Państwu. Łapka w górę, subskrybujemy, komentujemy i przekazujemy znajomym.